witam Państwa po raz trzeci w serii Rozmowy ekspertów o zdrowiu i znowu zapraszam do rozmowy panią doktor habilitowaną Dorotę Waśko-Czopnik, która jest ekspertem, jest gastroenterologiem, jest specjalistą od chorób układu pokarmowego. Dzisiaj porozmawiamy sobie o takim schorzeniu, które dotyczy bardzo dużej grupy osób. Są pacjenci, którzy trafiają na przykład do mojego gabinetu z informacją: panie doktorze, niech pan coś zrobi, bo ja mam jakieś dziwne objawy. Raz mam biegunki, raz mam zaparcia, mam wzdęcia, bóle brzucha. Wszystko to jest, powoduje u mnie jakieś silne zdenerwowanie. I ja im wtedy tłumaczę: proszę panią, ma pani zespół drażliwego jelita i ten zespół chorobowy niestety tym się objawia. Ale na czym on polega, jak go leczyć, jak patrzy na to gastroenterolog, proszę o to o wypowiedź panią doktor, którą się znamy osobiście, więc będziemy używać formy perty. Proszę bardzo, Dorotko. Witam, Krzysiu, witam Państwa serdecznie. Tak, jest to ogromny problem. Wielu pacjentów odczuwa dolegliwości. Niestety też jelito i nasz stan umysłu, stres, napięcie są bardzo blisko ze sobą skorelowane, więc każde napięcie przekłada się na mniej lub bardziej prawidłową pracę jelita i tego, co się dzieje z naszym brzuchem. A w czasach, w których żyjemy, gdzie niepokój nam towarzyszy i różnego rodzaju emocje nie zawsze pozytywne, to te dolegliwości się nasilają. I faktycznie jelito jest bardzo takim drażliwym organem, które bardzo szybko reaguje na zmianę naszych nastrojów i tutaj połączenie między osią mózgową i jelitową jest szalenie ważne i faktycznie dużo osób cierpi na zaburzenia czynnościowe jelit, właśnie popularnie zwane zespołem jelita drażliwego. To jest odsetek prawie 40% populacji, więc jest to pacjentów bardzo dużo, a też pamiętajmy, że bardzo często nakłada się na występowanie innych chorób. Symptomatologia tutaj jest ogromnie szeroka, mniej lub bardziej specyficzna, a de facto te dolegliwości, o których wspomniałeś, czyli bóle brzucha, zaparcia, biegunki, naprzemiennie występujące, nawet nie muszą być to biegunki, tylko luźne wypróżnienia, ale takie dokuczliwe na tyle, że pacjent zwraca na to uwagę, ponieważ no nie czuje się pewnie, wychodząc na dłuższy czas z domu, czy gdzieś po drodze nie będzie musiał na szybko zmienić planów. Także wzdęcia, które są problemem ogromnym w tej chwili, ze względu na to, że wzdęcia stanowią uporczywy objaw. Każde jedzenie, dłuższe siedzenie powoduje, że pacjenci mają na tyle duży dyskomfort. No, panie często zwracają uwagę na nie, estetyczny, wyglądający, wystający brzuch, co również przeszkadza, ale samo funkcjonowanie właśnie z taką nadmiarem gazu w brzuchu, z rozpieraniem, to dalsze dolegliwości daje. No i właśnie to, że ten rytm wypróżnień bywa różny, albo zaparcie, albo biegunki, albo tendencja cały czas utrzymująca się, ponieważ tych typów zespołu jelita drażliwego jest przynajmniej kilka. Biegunkowy, zaparciowy, mieszany, gdzie właśnie występują naprzemienne wypróżnienia i niesklasyfikowane, gdzie de facto istnieją wszystkie możliwe objawy brzuszne, a trudno je jednoznacznie ująć w konkretny zespół. Także symptomatologia jest bardzo bogata w tym względzie. No ja właśnie podchodzę do pacjentów wtedy w sposób taki, tłumacząc im, że tutaj trzeba jakby, że ten zespół drażliwego jelita stoi na dwóch nogach, nodze trawiennej i nodze emocjonalnej. I okazuje się, że stosując z jednej strony poprawiające trawienie preparaty, ja używam na przykład takich kropli ziołowych, gdzie jest boże drzewko, mięta, dziurawiec, krwawnik, mniszek i ostropest, ale też na przykład daję do tego preparaty, gdzie łączę na przykład dziurawiec z rzęszeniem, dlatego że dziurawiec to jest substancja naturalna, która powoduje zwiększenie się przestrzeni synaptycznej serotoniny, ilość tego neurotransmitera, który jest bardzo ważny zarówno dla działania naszej psychiki, bo brak tego neurotransmitera powoduje, że jesteśmy smutni, mamy depresję, ale także jest to bardzo ważny neurotransmiter w synapsach, które są w jelitach. I połączenie właśnie tych dwóch działań na emocje, na psychę i działań na trawienie, daje też świetne rezultaty. Jeżeli jest ta faza zaparciowa, to też łączę do tego preparaty bogate w błonnik owsiany, babki płeśnik, dobrze, żeby tam była jakieś bakterie o działaniu probiotycznym i taki też produkt w Centrum Zdrowia i Grzegorza stosujemy. A co ty w takim przypadku ze swoimi pacjentami robisz?
No, droga jest trudna. Sam wiesz, że pacjenci są pacjentami powracającymi, ponieważ ciężko jest w krótkiej terapii załagodzić dolegliwości, a poza tym charakter samej choroby może być zmienny. Najpierw ma pacjent przez miesiące albo lata zaparcia, a potem ma biegunki, natomiast no, te dolegliwości też są zależne i od diety, i od funkcjonowania, no i właśnie niestety od stresu. Ta komponenta czynnościowa związana z komponentą emocjonalną, o czym wspomniałeś, jest nierozerwanie związana. No, oczywiście jako lekarz stosuję, gastrolog stosuje takie klasyczne leczenie w zależności od tego, czy mamy pacjenta z zespołem zaparciowym czy biegunkowym, no to leki, które regulują perystaltykę jelita grubego przede wszystkim, ale też często leki wspomagające, rozkurczowe, takie, które zmniejszają napięcie jelita i przez to też regulują perystaltykę. Ale także czasami warto uciec się do preparatów, które mają dużą powierzchnię chłonną, czyli są w stanie absorbować nam gazy w jelicie i to już powoduje zmniejszenie nieprzyjemnych odczuć typu kłucie, rozpieranie w jamie brzusznej, gdzie pacjent też jakby się wycisza, ponieważ te dolegliwości są mniej uporczywe i tym samym też lepiej reaguje na proponowaną terapię. Czyli takie substancje, które mają duże powierzchnie możliwości chłonne, zarówno jeżeli chodzi o gazy, zarówno jeżeli chodzi o treść, zwłaszcza u tych pacjentów, którzy mają postać biegunkową albo z luźnymi wypróżnieniami. To jest bardzo duży problem, ponieważ no, oni jeszcze stresując się faktem, że gdzieś wyjście dłuższe może być związane z jakimś problemem, dodatkowo nakręcają ten mechanizm. To jest zabezpieczenie ich, tak żeby mogli czuć się pewniej, funkcjonować, wyciszenie ich, również powoduje działanie takie leczące. No i zazwyczaj te produkty mają również działanie osłonowe na jelita. Mówimy dużo o nieszczelności jelita, o przesiąkliwym jelicie. Tutaj też jest to dyskusja na 5 innych tematów, czy ono jest, czy nie jest i jest związane z innymi rzeczami, ale de facto uszkodzenie błony śluzowej przez różne czynniki skutkuje tym, że zwiększa przepuszczalność śluzówki dla wody, która gromadzi się w świetle jelita, powoduje rozluźnienie treści i właśnie na tym tle między innymi powstają biegunki. W związku z czym preparaty, które działają osłonowo na błonę śluzową, które działają regulujące na jej funkcję powierzchniową, ale równocześnie wiążą nadmiar treści w obrębie jelita, wiążą gazy i też jeżeli się tam namnażają bakterie, które są w jelicie grubym od zawsze i w ogromnych ilościach, to wiązanie ich produktów przemiany materii skutkuje poprawieniem samopoczucia w zupełnie naturalny sposób. Można tutaj się wspomóc oczywiście też farmakoterapią taką klasyczną, którą się stosuje, o której wspomniałam na początku, ale uzupełnienie nawet tych dwóch terapii przynosi bardzo dobre efekty. Właśnie ten dziurawiec jest ciekawym surowcem zielarskim, dlatego że on był zawsze postrzegany jako surowiec, który działał na natrawienie, na wątroby się dawało z dziurawiec, tak mówili ludzie. A ojciec Grzegorz, pamiętam, jeszcze w latach 90. mówił mi, dziurawiec wzmacnia system nerwowy. On nie powiedział, że działa przeciwdepresyjnie, on powiedział, wzmacnia system nerwowy. I te jego doświadczenia na ogromnej grupie pacjentów, one pokazywały właśnie to jak ważne, jaki był przenikliwy w tych swoich działaniach. Ale ja tutaj się, tak powiem, będę może jeszcze nie ukończonych badań, ale jednak będę starał się tutaj patrzeć pytać Cię o Twoje obserwacje na temat naturalnych produktów, a wiem, że badasz i fascynujesz się preparatami na bazie glinek i właśnie to bym chciał od Ciebie wyciągnąć, co tutaj byś na przykład rekomendowała z tych preparatów na bazie glinek dla pacjentów, którzy mają ten problem, no może nawet, może nieśmiertelną chorobę, ale spróbujcie z czymś takim żyć dłuższy czas. No tak, jest to problem naprawdę uporczywy, więc pacjenci szukają pomocy, ale też niechętnie patrzą na długotrwałą farmakoterapię. To wiemy oboje, że tak niestety jest i coraz częściej pacjenci przychodzą i mówią, jeżeli leki to tak, ale na krótko, żeby je czymś zastąpić. I tutaj taką alternatywą faktycznie może być surowiec, o którym wspomniałeś, czyli glinki. One się bardzo dobrze wpisują w właśnie łagodzenie tych dolegliwości związanych z zespołem jelita drażliwego, zwłaszcza tej postaci, która przebiega ze wzdęciami, z takimi rozpierającymi bólami brzucha związanymi z nadmiarem gazu i taką postacią biegunkową albo właśnie z luźnymi wypróżnieniami. Tutaj taka mieszanka glinki zielonej
która ma ogromne właściwości chłonne. Co jest ciekawe, zawsze używaliśmy w takich biegunkowych incydentach węgla jako substancji, która bardzo dobrze wiąże. Natomiast glinka zielona 12-krotnie większe możliwości chłonne, wiążące niż węgiel. W związku z czym ta moc glinki jest zdecydowanie większa niż takie nasze już też od długiego czasu stosowane inne preparaty. Więc glinka zielona plus właśnie domieszka glinki białej, która ma właściwości detoksykujące, ma właściwości wiążące metale, endotoksyny, czyli wszystkie te toksyny, które są potencjalnie wytwarzane przez nieprawidłową, zmienioną w chorobie florę jelitową, czyli tak zwaną dysbiozę jelitową. Więc tutaj połączenie glinki zielonej i glinki białej wzmacnia ten efekt. Z jednej strony wiązanie gazów, wiązanie nadmiaru wody, działanie osłonowe na błonę śluzową jelita, ale z drugiej strony również działanie białej glinki, która wzmacnia działanie glinki zielonej, ale również wiąże inne substancje, typu metale ciężkie, typu właśnie toksyny bakteryjne, endotoksyny, tak żeby można było mieć ten efekt łączny. No i faktycznie te wypróżnienia się regulują w dosyć fajny sposób. Też pacjenci nie muszą stosować tych preparatów stale. Jedziemy gdzieś, zdarza się nam incydent biegunkowy, tak zwane zatrucie pokarmowe, czy tak zwane biegunki podróżnych, czyli gdzieś, gdzie wyjeżdżamy, zmiana flory bakteryjnej, która nas otacza, czy zmiana diety, czy nawet jakieś infekcje jelitowe, które są po prostu często na porządku dziennym. To wszystko wymaga też takiej terapii i można tutaj wspomóc się tymi preparatami w krótkotrwałym nawet działaniu przez kilka do ustąpienia objawów de facto jest wystarczające. Natomiast u osób, które mają zespół IT drażliwego, czy takie bardziej przewlekłe dolegliwości, mogą być stosowane przez dłuższy czas do ustąpienia dolegliwości i zawsze, nawet jak doraźnie, kiedy jest gorszy dzień, kiedy bardziej dokuczają nam zdjęcia, kiedy te dolegliwości są bardziej nasilone, też można swobodnie włączyć te preparaty. No, czyli jeżeli glinka zielona, zwłaszcza w połączeniu z innymi rodzajami glinki, działa 12-krotnie silniej niż węgiel, no to wydaje mi się, że jest nieodłączny element takiej glinki powinniśmy mieć ze sobą, no zwłaszcza gdy mam nadzieję, jak najszybciej znowu wrócimy do podróży w odległe rejony naszego świata, zwłaszcza w te, gdzie możemy niestety doznać różnego rodzaju objawów biegunkowych, a to się niestety w afrykańskich krajach dość powszechnie zdarza. Więc to nie tylko w przypadku tego zespołu jelita drażliwego, ale także również w innych, widzę, sytuacjach można je tutaj z wielkim powodzeniem stosować, no bo oczywiście 12-krotnie silniejsze działanie, no to jest po prostu, to po prostu zatyka, jak trzeba. Tak. Dlatego też tutaj jakby trzeba zwracać uwagę na objawy, prawda, bo zespół jelita drażliwego, który przebiega z zaparciami i wzdęciami na tle zaparć, no tutaj wzdęcia owszem będą łagodzone przez preparaty, natomiast mogą się nasilić zaparcia, co też będzie niekorzystnym efektem, więc tutaj, ale też właśnie incydenty biegunkowe w taki zespół jelita drażliwego z luźnymi wypróżnieniami, to tutaj jest jakby bardziej dedykowany tym pacjentom preparat. Ja myślę, że właśnie te kwestie zaparć i biegunek staną się przedmiotem naszych kolejnych rozmów, gdy będziemy różnicować, z jakiego powodu ta biegunka, jak ją leczyć, z jakiego powodu to zaparcie, jak go leczyć. I myślę, że tutaj również będziemy mogli prosić o pomoc i o konsultację darmową, proszę Państwa, światowej sławy gastroenterologa, panią doktor habilitowaną Dorotę Waśko-Czepnik. A tymczasem dziękuję Państwu za uwagę.